historii tego domu, ale dowiedziałem się, że mieszkał tutaj ksiądz. Znaczy jeszcze wcześniej mieszkał tutaj rodzina, ale potem ona się wyprowadziła z domu, był na sprzedaż i kupił to właśnie ksiądz, który wyszedł z parafii, odszedł po prostu od kościoła i zamieszkał tutaj. Nie znam przyczyny, ale zrobił coś makabrycznego, a właśnie powiesił się w tym oto domu. Dziwnie tak to się dzieje. W domu, gdzie człowiek popełnia samobójstwo. Jestem w pomieszczeniu, gdzie prawdopodobnie powiesił się ten ksiądz, mianowicie na tej lampie, której już nie ma. Kurde. Jest tutaj pełno śladów bytowania bezdomnych. Ale jest ciężko z dostępem do tego miejsca. No i właśnie
zamknięto to z powodu tego, że kiedyś zmarł tutaj bezdomny. Nie wiem jakiej przyczyny, ale chyba też po prostu zamarzł. Zimę w Polsce bywają różne. Raz może padać, raz może być mroźno jak cholera. Ale dobra. To jest główne wejście. Jak widać. Fajnie klimatycznie wygląda ten bluszcz. Porośnięty tą willą. Tam pewnie był może garaż. No to wygląda. To poniesie Warta, a ja pójdę zobaczyć ten tajemniczy tunel. Tu nie ma. Jakieś kraty. Ale nic poza tym. Tam coś może być, ale wszystko chyba się zapada. Tu kiedyś były jakieś drzwi, teraz nic już nie ma. Widzicie? To jest ten tunel. W takim dziwnym miejscu. Ciekawe.